sam gotowa na czerwony dywan, ale taki efekt nie robi się sam. Pracują ze mną eksperci, makijażyści, fryzjerzy, styliści, ale przyznajcie, że suknia też robi efekt wow. To nie jest jednak tak, że w tych całych przygotowaniach zupełnie nie ma mojego udziału. Pokażę Wam teraz, jak ja przygotowuję się na wielkie wyjście. Pobudka, czyli coś, czego nie znoszę, ale sen, czyli coś, co uwielbiam. Przed wielkim wyjściem bardzo ważna jest regeneracja organizmu i to jest bardzo przyjemna część tych przygotowań. No i kluczowy jest tutaj sen. Powinniście przespać przynajmniej 8 godzin, żeby dobrze się czuć, mieć zapas energii na cały dzień i też dobrze wyglądać. Pod oczami nie będzie worów, nie będzie widać zmęczenia, no i to jest oczywiście podstawa. Ale oprócz snu w tę część regeneracyjną wchodzi ogólnie postrzegany relaks, na przykład może to być masaż, więc jak znajdziecie łapki chętne do zrobienia Wam przyjemnego masażu, to koniecznie z tego skorzystajcie. No i jeszcze jedną częścią taką przyjemną tych przygotowań może być kąpiel, ale uwaga, uwaga, to nie może być wanna wypełniona gorącą wodą, bo taka sytuacja jedynie Was rozleniwi i raczej wpędzi w nastrój pod tytułem lecę do łóżka, a my musimy wstać i być pełne energii, czyli na przykład ja wolę rano wziąć prysznic i pomimo tego, że uwielbiam ciepłe kąpiele, to staram się, żeby ta woda była, no okej, nie daję rady z zimną, ale po prostu taka letnia i to naprawdę odżywia i od razu stawia na nogi. Dla dobrego wyglądu kluczową kwestią jest oczywiście dieta. No i należy o nią zadbać już najlepiej na kilka dni przed ważnym wyjściem, ale w dniu wyjścia są takie produkty, których na pewno należy unikać. Wszystko po to, żeby dobrze wyglądać, nie spuchnąć, nie mieć odstającego brzucha, nie czuć się źle, ciężko i nie mieć pryszczy na twarzy. No więc z czego musimy zrezygnować? Pierwsza rzecz, którą powinniśmy na pewno wykluczyć, to laktoza, co oznacza zero mleka, zero serków, twarożków i jogurcików. Wszystkiemu temu mówimy nie, ponieważ laktoza powoduje wzdęcia, często złe samopoczucie i łatwo o problemy żołądkowe. Także dla niektórych to może być smutna wiadomość, ale moi drodzy, zero alkoholu. Alkohol powoduje to, że puchniemy wszędzie, na całym ciele, puchniemy na twarzy, puchniemy nawet w ramionach, w szyi, wszędzie, jakby odstawiamy alkohol. No i dalej, trzeba zrezygnować z czegoś, co akurat bardzo lubię, więc jest mi ciężko, no ale słuchajcie, no zero słodyczy. Wafeleczki, rureczki, posłodzone galaretki w kolorach tęczy. Temu wszystkiemu musimy powiedzieć nie, ponieważ słodycze często powodują reakcje, które wychodzą nam na skórze. Nieproszeni goście przed imprezą w postaci wyprysków i innych brzydkich rzeczy, to nie jest coś, na co mamy ochotę. Następna rzecz, której unikamy, to białe pieczywo i ogólnie pszenica. Także śniadanko, kanapeczki na przekąskę. Nie. Jeszcze jedną rzeczą, z której musicie zrezygnować, są produkty, które naturalnie wzdymają. Na przykład są to fasole, natomiast akurat je można łatwo zastąpić zdrową kaszą, na przykład ryżem. Bardzo fajny też jest ciemny ryż. Możecie zastąpić to również żytnim makaronem. Jeśli chodzi o picie, no to oczywiście najzdrowsza i najbardziej potrzebna naszemu organizmowi do pięknego wyglądu i odpowiedniego nawilżenia jest woda, ale oprócz wody możecie pić na przykład herbatę, uwaga, uwaga, czerwoną, która właśnie też świetnie działa. Jeżeli interesuje Was nieco więcej na temat zdrowego odżywiania, dobrej diety, to polecam Wam, żeby zerknąć na mój filmik, który nagrałam z Agnieszką Mielczarek, która jest dietetyczką i na ten temat ma wiedzę ogromną, więc zapraszam do obejrzenia tego odcinka, ale to są pierwsze, najważniejsze, podstawowe informacje, które każdy z Was powinien znać. Bardzo ważna kwestia to pielęgnacja twarzy i ciała. I oczywiście wydawać by się mogło, że o nasz piękny wygląd finalnie zadba makijaż, ale wcale tak nie jest. Przed zrobieniem makijażu należy zadbać o cerę.
Dobrze przygotowana skóra twarzy pozwoli na to, żeby makijaż wyglądał możliwie jak najpiękniej oraz trzymał się możliwie jak najdłużej. No i teraz najważniejsze jest to, żeby skóra była świeżutka, nowiutka, czyli złuszczona, czyli bardzo ważne jest używanie peelingu. Z peelingiem jednak trzeba bardzo uważać, żeby tak naprawdę dobrać odpowiedni do naszej skóry, żeby nam pomógł, a nie tak naprawdę zaszkodził i na przykład spowodował masę podrażnień, których leczenie trwa potem długo, długo, długo. Wiadomo, że na rynku są miliony kosmetyków, więc oczywiście najtrudniejsze jest dobranie odpowiedniego produktu, dlatego warto jest skorzystać z porady eksperta. Najlepiej byłoby pójść do kosmetyczki, która wykona nam odpowiedni peeling albo chociaż doradzi, jakich kosmetyków powinnyśmy używać. No ale w dzisiejszych czasach wiadomo, że takie wyjście z domu wiąże się z ryzykiem, często w ogóle jest niemożliwe. Dlatego ja mam na to fajny patent, który zaraz Wam pokażę. Wchodzę sobie na stronę topestetic.pl i tutaj mam tak. Rzesze ekspertów, kosmetologów, którzy w każdej chwili mogą być ze mną w kontakcie za pośrednictwem czatu. Naciskam sobie czat, wybieram dział, czyli porada kosmetolog, naciskam rozpocznij czat i za chwilę na tym czacie będę mogła zadać wszystkie nurtujące mnie pytania, na które odpowie mi ekspert. No i tak naprawdę dowiem się, jaki peeling będzie dla mnie dobry, no i który ewentualnie po już jakiejś takiej dłuższej rozmowie, konsultacji polecają mi i mogę u nich od razu na stronie taki kosmetyk zakupić. Skontaktować się można z ekspertami nie tylko za pomocą czatu, ale również telefonu bądź maila. No i fajne jest to, że słuchajcie, tam naprawdę z drugiej strony siedzą prawdziwi ludzie i eksperci. To nie odpowiada nam żaden automat, tylko dostajemy faktyczną poradę, która rozwiąże nasz konkretny problem. Super jest to, że taką poradę mogę uzyskać tak naprawdę o każdej porze. No i w tym trudnym teraz dla nas czasie to jest, mam wrażenie, naprawdę bardzo cenne. Bardzo fajne jest to, że akurat u nich na tej stronie Top Aesthetic jest bardzo wiele marek, więc tak naprawdę można znaleźć produkt, który pasuje jakby i do naszej skóry, i do naszej, uwaga, co ważne, kieszeni. Zgodnie z zaleceniami zdecydowałam się na taki oto peeling. To jest peeling 2 w 1, który po pierwsze poradzi sobie z niedoskonałościami, z rozszerzonymi porami i spowoduje, że moja skóra będzie miała efekt wow, bo będzie idealnie gładka. Wycisnę sobie trochę na rękę. No i zobaczmy. No i słuchajcie, ten peeling ma tak przyjemną konsystencję. Zapach ok, jak to peeling. No i te ziarenka są bardzo drobne, delikatne i tak naprawdę nie mam takiej obawy, że zedrą mi po prostu skórę z twarzy niemiłosiernie, tylko mam wrażenie, że to jest rzecz, która naprawdę dobrze się sprawdzi. Ja po peelingu bardzo lubię nałożyć sobie na twarz maseczkę, szczególnie lubię te w płacie, bo tak naprawdę ich aplikacja jest super prosta i mam wrażenie, że naprawdę doskonale działają. No i poszukałam teraz takiej maski, o której już słyszałam, że jest ulubioną maską wśród gwiazd i modelek na całym świecie. Dobra, znalazłam, mam, biorę, zamawiam, no i za chwilę będzie u mnie. Oto i ona, idealna pod makijaż, świetnie nawilża i rozświetla skórę, no i na koniec, to ważne, powoduje, że zmarszczki są mniej widoczne. No a teraz sprawdzę, jak zadziała na mojej skórze. Słuchajcie, nałożę sobie teraz tą maskę bez lusterka. To będzie niezły challenge. No dobra. Ja tak zawsze sobie, zawsze robię, zanim nałożę maskę, żeby ten preparat, który jest w środku, dobrze się rozprowadził po całej powierzchni. Uwaga! Okay. Maska jest super nawilżona. Dobra. Rozkładam ją. Podobna, nie? Teraz muszę ściągnąć warstwę zabezpieczającą. I tutaj pokazuje mi się warstwa żelowa, którą muszę przyłożyć do twarzy. Okej, okay, let's go. Zaczynam zawsze od oczu i nosa.
Teraz lecę z czołem. Zimno, ale dobrze. Dobra. Okej. Okay. Nie, słuchajcie, trafiłam. Widać, że mam wprawę w tych maskach. Naprawdę lubię te płacie najbardziej. No i dobra, trzeba tak ułożyć tą maskę, żeby przylegała idealnie, bo tylko wtedy będzie super działać. Jak najwięcej tego preparatu musi się wchłonąć w skórę. No i jak już idealnie nałożycie tą maseczkę, to musicie w niej pobyć 15 do 30 minut. Możecie posiedzieć, poleżeć. Ja wybieram leżenie. Oh. Jakbyście mieli jakieś wątpliwości, kto to, to Izabela Noska w maseczce. Jakby niestety mój mąż najczęściej mnie tak widzi. Wyobrażacie sobie, jak mnie musi kochać, skoro jest ze mną już 9 lat? O moją buzię odpowiednio zadbałam, ale nie mogę zapomnieć o reszcie ciała. I chcę Wam pokazać taki produkt, który bardzo lubię, bo świetnie nawilża skórę, ale nie daje efektu takiej tłustej skóry. Nie wiem, czy też tak macie, że czasem jak posmarujecie się jakimś kremem czy balsamem, to czujecie się okropnie. No i ja znalazłam taki produkt, który właśnie jest w piance. Uwaga, uwaga. I dzięki temu jest bardzo lekki, szybko się wchłania i pozostawia skórę taką bardzo lekką, takie uczucie lekkości na skórze, o może tak. No i oczywiście ta pianka może być stosowana na całe ciało, ale ja chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Nie możemy zapominać o stopach. Pamiętajcie, że musimy je przygotować na całą nocną imprezę. Czyli to oznacza, że trzeba o nie odpowiednio zadbać. Oczywiście możecie stosować specjalne maski na stopy, możecie stosować jakieś kompresy, kąpiele, okłady, jakby do pielęgnacji stóp też jest masa specjalnych produktów, ale jeżeli takich produktów nie macie, to nawet właśnie taka pianeczka idealnie się sprawdzi. Pamiętajcie, pięty muszą wyglądać pięknie, zwłaszcza jeżeli postawicie na buty z odkrytymi piętami. Nie zapominajcie, dziewczyny, o tym szczególe, bo okazuje się, że to nie jest wcale szczegół. Ja taką pianką to się smaruję od stóp do głów. A raczej od stóp do głów. Dziękuję. Jestem już gotowa na czerwony dywan. Potrzebujesz tylko torebki. No i odpowiedniego uśmiechu. Lecę! Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.